Dzień dobry, znajdujemy się w miejscowości Wójtowice. Wkoło mnie poletka pokazowe odmian kukurydzy. Świetne odmiany. Po prawej stronie w technologii bio, po lewej stronie w technologii tradycyjnej. Mamy tutaj wyselekcjonowane specjalnie dla Państwa odmiany w różnej klasie wczesności. Od V220 po V270. Kukurydza ta jest siana w zwykłych warunkach polowych. Nie są tutaj robione żadne retusze. Tak jak widać, czasami trafiają się gorsze rośliny. Niemniej wygląda to bardzo naturalnie. Rok jest dość sprzyjający dla kukurydzy, no a tym bardziej tak dobre odmiany. Jak widać i spojrzeć na te kolby, rzeczywiście wyglądają imponująco. Zachęcamy do odwiedzania tych poletek, ponieważ można sobie tutaj zawsze przyjechać i sobie te odmiany pooglądać. Dziś mamy dni kukurydzy. Przyjechało sporo klientów, którzy właśnie tą uprawę bardzo lubią. Są zainteresowani doborem dobrych odmian, dostosowanych do każdych stanowisk, i na lepsze, i na gorsze. W różnej klasie wczesności mamy również świetne odmiany kiszonkowe. Jest późno, tak naprawdę, jak na dni pola, ale my zrobiliśmy to specjalnie. Dlaczego? Po to, żeby pokazać Wam różnice odmianowe. Przede wszystkim chcieliśmy Wam pokazać różnice w efekcie Stay Green, które jak gdyby takie największe znaczenie będą miały w przypadku kukurydz kiszonkowych. Ale nie bez znaczenia również będą miały te efekty zieloności w kukurydzy ziarnowej. Jeśli chodzi o kolby, możecie zobaczyć tutaj, jak dana odmiana wygląda, jaką ma kolbę, jaki ma typ kolby, ile ma rzędów w kolbie, ile ma ziarniaków w rzędzie. To, co jest bardzo ważne, tutaj możecie Państwo zobaczyć kukurydzę w technologii bio. Zastosowaliśmy preparat Fundamental w dawce 30 litrów przeciwnie i jak możecie zauważyć, ta kukurydza jest zdrowsza, zieleńsza, ma większy tutaj potencjał plonotwórczy w porównaniu do kukurydzy bez technologii bio. Rzeczywiście to jest o tyle fajne, że możecie Państwo sami na własne oczy przekonać się, że ta technologia bio działa i że możecie śmiało stosować ją we własnych gospodarstwach. Chciałbym jeszcze zaznaczyć jedną rzecz na przyszły sezon. Będziemy mieli bardzo ciekawy produkt, a mianowicie odżywki dolistne. Nowość kompleksowane aminokwasami, a mianowicie glicyną. Produkt będzie nazywał się Droplon Mikro Kukurydza, który rzeczywiście otworzy nam nową ścieżkę na nowe technologie, jeśli chodzi o odżywianie dolistne kukurydzy. W kierunku, w którym powinniśmy iść w kierunku bio, bo rzeczywiście ta efektywność zastosowania preparatów bio jest największa i tak jak możecie sami się przekonać, na własne oczy, da nam wyższy plon. Tego chcemy i tego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie.